Całe 25 minut do godziny 9. Dziś 19 kwietnia, drodzy Państwo, kolejna rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. W ramach też upamiętnienia tej rocznicy mamy wystawę Bursa Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. Wystawa przygotowana przez Narodowe Centrum Kultury i Muzeum Warszawy. A gościem poranka 7.09 jest rzecznik Narodowego Centrum Kultury, pani Joanna Bancerowska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie słuchaczy w ten poświąteczny poranek. Porozmawiamy zanim o samej wystawie, to może powiedzmy, czym była bursa, której ona jest poświęcona. Ona funkcjonowała przy Domu Sierot, założonym właśnie przez Janusza Korczaka i Stefanię Wilczyńską. Czym były te placówki? Tak, dom sierot to był taki właśnie dom, dzisiaj powiedzielibyśmy dom dziecka właśnie dla sierot żydowskich, który funkcjonował przez 30 lat, a więc jeszcze w czasie wojny, w getcie już do 1942 roku, kiedy Korczak razem ze Stefanią Wilczyńską, która była jego, możemy powiedzieć, prawą ręką i współtwórczynią tego dzieła, zostali wywiezieni do Treblinki i razem z dziećmi, ze swoimi podopiecznymi zginęli. Natomiast bursa była taką jego, mówię o Januszu Korczaku, innowacyjną koncepcją współpracy i jakby wsparcia dla młodzieży takiej już, można powiedzieć, dorosłej, bo w wieku od 17 do 26 lat, której dawano właśnie schronienie i utrzymanie właśnie w tejże bursie, która funkcjonowała przy Domu Sierot, właściwie na terenie tej placówki w latach 1923-37. I do tej bursy przyjmowano na zasadzie, tam był taki proces rekrutacji, młodzież w większości już studiującą, zainteresowaną pracą wychowawczą, która w zamian za zamieszkanie, za utrzymanie była zobowiązana do takiego czynnego udziału w życiu właśnie domu sierot, a więc bursiści, których było od 10 do 20 osób rocznie, i to były zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, musieli nie tylko zadbać właśnie o swoje piętro, sprzątali tam, utrzymywali porządek, ale też angażować się w pracę na rzecz tych dzieci, które w domu sierot przebywały. I też musieli prowadzić, bo taką Korczak miał teorię, że każdy wychowawca powinien zapisywać, notować swoje spostrzeżenia z tej pracy wychowawczej i też w czasie tej pracy pomagania na przykład dzieciom w odrabianiu lekcji czy kompletach wyrównawczych. Ci bursiści mieli też za zadanie robić notatki, później się tymi notatkami dzielili ze swoimi wychowawcami. My na wystawie przywołujemy sylwetki 9 bursistów, studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Większość z nich, 6 z nich przeżyło wojnę. Natomiast dokumentacja bursy właściwie spłonęła w czasie powstania w getcie, bo wszystko spłonęło, dom sierot również został zniszczony. I te dokumenty, na które udało nam się natrafić w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, to są takie szczątkowe dokumenty, czasami jedyne ślady właśnie po tychże bursistach. Tutaj pani o tych trudnościach trochę już powiedziała. Skąd tak dużo wiemy, bo jeżeli sobie poczytamy informacje o wystawie, no to faktycznie sporo dosyć tam jest napisane o tym, jak ta bursa funkcjonowała, jakie tam były zasady. Skąd to wszystko wiemy? Czy z relacji tych, którzy przetrwali ten czas właśnie? No to są bardzo różne źródła i z relacji, i oczywiście z tego, co
pozostało po Januszu Korczaku, zapisków różnych jego publikacji, bo Janusz Korczak był też aktywnym działaczem społecznym, publicystą, nie tylko znakomitym pedagogiem, twórcą innowacyjnych metod pracy z dziećmi, ale właśnie też publikował, miał pogadanki w radiu, więc był bardzo aktywnym człowiekiem. No a dodatkowo właśnie te dokumenty, które gdzieś tam zachowały się w dokumentacji Uniwersytetu Warszawskiego, w archiwach Uniwersytetu Warszawskiego. No i takie wspomnienia tak bursistów. To jest taka właśnie składanka bardzo, bardzo różnych źródeł archiwalnych, która nam pozwoliła na odtworzenie tej koncepcji bursy. Z Janusza Korczaka tutaj i przedstawiliśmy, ale też przedstawiać go szerzej myślę, że nie trzeba. Natomiast słowo chciałbym, żebyśmy powiedzieli na temat drugiej postaci wymienionej w tytule wystawy o Stefanii Wilczyńskiej. Ta osoba może być już mniej znana, mniej rozpoznawalna dla naszych słuchaczy. Tak, to prawda, bo ona, mimo że z Januszem Korczakiem od początku tworzyła dom sierot i także bursę, pozostawała w jego cieniu i myślę, że niewiele osób słyszało właśnie o pani Stefie, bo tak ją nazywali bursiści, tak ją nazywały dzieci z właśnie domu sierot. Ona była prawą ręką Korczaka, ale tak jak czytamy we wspomnieniach wychowanków domu sierot przy ulicy Krochmalnej. Ona była w tymże domu sierot, wypełniła taką rolę tatusia, a Korczak mamusi, więc ona dbała o te wszystkie kwestie organizacyjne, o to, żeby wszystko w domu sierot i w bursie funkcjonowało tak jak należy. Ona wstawała w nocy i doglądała dzieci. No, była osobą niezastąpioną, a jednocześnie niezwykle wrażliwą, niezwykle empatyczną. Trzeba powiedzieć też, że osobą wykształconą, bo ona studiowała przyrodę na Uniwersytecie w Liège i pochodziła z takiej zamożnej, zasymilowanej rodziny żydowskiej. I była też taką osobą, która bardzo aktywnie te koncepcje wychowawcze Janusza Korczaka nie tylko wdrażała w życie, ale je, można powiedzieć, współtworzyła. Też w pewnym momencie przed wojną jeszcze ona wyjechała do Palestyny, ale słysząc o zbliżającej się wojnie, wróciła, żeby zaopiekować się właśnie dziećmi z domu sierot i tak jak Korczak pozostała z nimi aż do ostatniej chwili, poszła z dziećmi na śmierć, więc faktycznie jest to osoba, o której warto powiedzieć, bo była niezwykle ważna i w tym dziele Janusza Korczaka i niezwykle ważna dla historii tych dwóch placówek wychowawczych, znaczy tej placówki wychowawczej, o której mówimy i także bursy, która funkcjonowała właśnie na terenie domu sierot przez lat kilkanaście. To jeszcze na koniec tylko powiedzmy dla porządku, że wystawa plenerowa poświęcona właśnie bursie Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej jest dostępna, można ją oglądać do 5 maja przy krakowskim Przedmieściu. Wszystko się zgadza, tak? Wszystko się zgadza. Ja jeszcze pozwolę sobie też zaprosić Państwa, bo wystawa bursa zastąpiła inną wystawę plenerową, która cieszyła się i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności. To jest wystawa twórczości ukraińskiej malarki Marii Prymaczenko i ta wystawa, przenieśliśmy ją na dziedziniec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tam do końca maja można ją obejrzeć, więc ci słuchacze, którzy jeszcze nie widzieli tych pięknych prac Marii Prymaczenko, to mogą je na dziedzińcu Ministerstwa Kultury jeszcze zobaczyć i też zapowiem, że z kolei w Kordegardzie, gdzie teraz gościmy pracę ukraińskich artystów, od 28 kwietnia będziemy
mieć piękną wystawę malarstwa Józefa Czapskiego, na którą już serdecznie Państwa zapraszam i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję również o tej wystawie za czas jakiś opowiedzieć w poranku. Również mamy taką nadzieję. Pani Joanna Bancerowska, Narodowe Centrum Kultury, opowiadała nam o tym, co w tej instytucji właśnie słychać. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękuję, do widzenia. Siódma, dziewiąta. Twój początek.